Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na uroczystości podpisania umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Pitango Venture Capital i grupą Investin. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyć będą przedstawiciele stron. Pozwolę sobie jednak w pierwszej kolejności powitać profesora Jacka Gulińskiego, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, który uświetnił dzisiejszą uroczystość. Ze strony polskiej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju reprezentują pan profesor Krzysztof Janku-Żydłowski, dyrektor centrum, oraz pan Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora centrum. Naszych partnerów reprezentują pan Rami Kalisz, partner zarządzający Pitango Invest in Ventures i współzałożyciel Pitango VC, oraz pan Władysław Halberstadt, partner zarządzający Pitango Invest in Ventures, współzałożyciel grupy Investin. Są dzisiaj z nami także pan Piotr Koral, prezes grupy Investin, pan Dani Star, partner zarządzający Pitango Invest in Ventures, oraz pan Zef Binman, partner and CFO Pitango Venture Capital. Witamy bardzo serdecznie. Uroczystość zaczniemy od krótkich wystąpień, a następnie przejdziemy do jakże ważnego momentu podpisania umowy. Państwo dziennikarze będą mieli okazję zadawać pytania po zakończeniu części oficjalnej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Jacka Gulińskiego. Dzień dobry Państwu. Nauka i sektor nauki jest głównie od inwencji, a więc od dobrych pomysłów i dobrych rozwiązań. Gospodarka jest, czeka na te pomysły. Między tą nauką, która może mieć dobre pomysły i dobry know-how, a gospodarką, która może zamienić te pomysły na konkretne produkty albo procesy, albo usługi, jest długa, długa droga. Jednym z elementów koniecznych, żeby tą drogę pokonać, pokonać ją szybciej, sprawniej, efektywniej, są również i środki finansowe. Dzisiaj się spotykamy na podpisanie umowy pomiędzy wiodącym funduszem Venture Capital z Izraela i polskim funduszem reprezentowanym tutaj obok siedzących przeze mnie, obok mnie panów, z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie w wyniku konkursu Bridge VC, gdzie ten bridge ma być tym mostem pomiędzy światem nauki, światem gospodarki, albo między światem nauki a finansami, a więc światem Venture Capital, jako pierwsi laureaci tego programu. Pierwszy raz w historii mieszamy tak znaczące środki publiczne z tak znaczącymi środkami prywatnymi. Powstaje fundusz, jakiego jeszcze na polskiej mapie finansów nie ma. Powstaje fundusz po to, żeby wspomóc świetne pomysły zarówno rozwijających się nowych technologicznie firm, jak żeby wspomóc małe firmy, które właśnie rozpoczynają swoją walkę o to, żeby się znaleźć na rynku. Cieszymy się bardzo jako reprezentant ministerstwa, że pierwsze wybory i pierwsze wyniki tego konkursu wreszcie może za mocne słowa, ale wreszcie doprowadziły do podpisywania konkretnej umowy, do tworzenia pierwszego funduszu. Takich funduszy Polska potrzebuje więcej, jeżeli chcemy rzeczywiście zrealizować szczytne hasło innowacyjnej gospodarki albo gospodarki opartej na wiedzy. Oczywiście nie za 2-3 lata, ale za kilka lat, przynajmniej w takiej perspektywie, abyśmy wszyscy mogli się cieszyć z tego sukcesu. I ci, co inwestują, i ci, których pomysły po zainwestowaniu tych środków przekują się na coś realnego, że mogą z dumą powiedzieć: tak, to jest nasz pomysł, nasza technologia wsparta w tym czasie przez ten fundusz i już operująca na rynkach albo i na giełdzie. Tego życzymy tym, których tu jeszcze nie ma, a więc uczestnikom tego programu w rozumieniu firmom, biznesom, przedsięwzięciom, startupom, spin-offom, jakby ich tak nazwał, którzy będą korzystać z tego funduszu i realizować tą piękną ideę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie ministrze. Proszę o zabranie głosu pana profesora Krzysztofa Janka-Żydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Z ogromnym wzruszeniem bierzemy udział w tej uroczystości, dlatego że ona jest ukoronowaniem dłuższej drogi dochodzenia do porozumienia z ważnym partnerem, współpraca z którym nie tylko powiększy możliwości finansowe, jakie można zaoferować polskim innowatorom,
ale także pozwoli nam skorzystać, uzyskać dostęp do najlepszych praktyk, doświadczeń w tym zakresie. Będziemy korzystali z tego skwapliwie. Jestem przekonany głęboko, że nie tylko z korzyścią dla nas, ale także dla naszych partnerów. Tak jak mówił pan minister Guliński, w naszym kraju w ostatnich latach zrobiono bardzo duży wysiłek na zwiększenie puli środków publicznych na finansowanie badań naukowych. Przyszła pora na to, żeby połączyć te środki ze środkami prywatnymi, nie tylko dlatego, że w ten sposób rośnie pula, ale także dlatego, że to dalece ułatwia transfer do przemysłu, który w Polsce na szczęście już od ponad 20 lat jest przede wszystkim w rękach prywatnych. Chcielibyśmy, żeby to porozumienie otworzyło większe możliwości, w szczególności dla sfery badawczo-rozwojowej sektora publicznego, ułatwiając tworzenie i rozwój przedsięwzięć technologicznych bazujących na polskiej myśli naukowej. Jestem przekonany, że będziemy już wkrótce mogli z dumą mówić o przykładach sukcesów, które dzięki temu porozumieniu mogły się zmaterializować. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Głos zabierze pan Rami Kalisz, partner zarządzający i współzałożyciel Pitango Venture Capital. Mr. Kalisz, the floor is yours. Thank you. Good morning. I'm very happy to be here today together with our partners from NCBR and the Bridge Program and Pi Ventures. I think today we are laying some of the fundamentals of building a very strong high-tech industry in Poland by providing financial investment to young Polish entrepreneurs and technology companies and helping them with our experience and international network to build a global company. The high-tech and the innovation has no borders, and you can start a company and an idea here. Poland is very well situated in the middle of Europe, the EU, and can address the European markets and the international markets. And our goal is to build and support entrepreneurs that has a vision to build big companies. We will try to bring cooperation of other investors and technology partners from all over the world. We did the same more than 20 years ago in Israel, where we started Pitango as part of cooperation with the Israeli government. And this was one of the milestones that brought Israel to be an innovation hub and what's called today a startup nation. I think that the timing is right and that the ingredients are here, ready to do the same here in this market. We have very strong science community, education, entrepreneurs, and the markets for the technology are open. So it will be a lot of hard work, but we are confident that together we can start a success story. And I thank you very much to the government and the partners for the opportunity to cooperate. And I hope that we will continue to stay in touch in the future and report to you on our progress. Thank you very much. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo cieszę się, że mogę się z Państwem dzisiaj spotkać.
Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo cieszę się, że mogłem z Państwem się dzisiaj spotkać. Chciałbym także serdecznie podziękować naszym partnerom, czyli Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, Investim, oraz opowiedzieć parę słów o tym, jak wygląda nasz projekt. Myślę, że w dniu dzisiejszym my tak naprawdę tworzymy fundamenty pod to, by można było w Polsce stworzyć i rozwinąć wysokiej jakości projekty technologiczne. Jest to dla nas z tego tytułu bardzo ważny dzień. Chcę powiedzieć, że tutaj w Polsce istnieje wiele możliwości, by inwestować w tego typu przedsięwzięcia, dlatego że branża wysokich technologii i innowacje tak naprawdę nie mają granic. My możemy tego rodzaju firmy zakładać w Polsce, a potem sukces jest już naprawdę międzynarodowy bardzo blisko. Tym bardziej, że Polska cieszy się niezwykle dobrą lokalizacją, ponieważ znajduje się w samym centrum Europy, jest częścią Unii Europejskiej, a zatem to z Polski możemy rozwijać się na rynki światowe, a także europejskie. I to jest nasze zadanie. My chcemy wspierać Polskę w tym właśnie rozwoju. My chcemy budować wspólnie tę wizję, która doprowadzi nas do rozwoju, do stworzenia dużych firm o zasięgu globalnym. Na tym polega nasza rola i chcę powiedzieć, że właśnie dokładnie tym zajęliśmy się ponad 20 lat temu w Izraelu, kiedy to założyliśmy nasz fundusz Pitango i kiedy to we współpracy z rządem Izraela doprowadziliśmy do tego, że gospodarka izraelska rozwijała się bardzo szybko i teraz możemy się cieszyć tym, co nazywamy Startup Nation, czyli że jesteśmy narodem, który promuje innowacje, w którym tak naprawdę rozpoczynają się te wielkie projekty high-tech. Tak więc ja uważam, że tutaj ta recepta na sukces na pewno zadziała, ponieważ mamy wszystkie potrzebne składniki. Widzimy, że w Polsce jest bardzo wiele potencjału, jest ogromna możliwość przede wszystkim, jeśli chodzi o poziom nauki i poziom wykształcenia. Także myślę, że wspólnie będziemy w stanie tego typu projekty realizować i z tego względu mogę powiedzieć, że na pewno już niedługo będziemy w stanie Państwu powiedzieć, jak to wygląda, jakie sukcesy już za nami. Także zapraszam do zapoznawania się z naszymi kolejnymi raportami, a ja jeszcze raz dziękuję naszym partnerom, dziękuję przedstawicielom polskiego rządu i dziękuję Państwu. Thank you. Proszę jeszcze o zabranie głosu przedstawiciela funduszu, który, jak już wiemy, będzie największym funduszem wysokich technologii w Polsce. Pan Władysław Halberstadt, bardzo proszę o kilka słów. Szanowni Państwo, dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy z naszymi izraelskimi kolegami zastanawialiśmy się nad stworzeniem Funduszu Venture Capital blisko 6 lat temu. Było to dokładnie w marcu 2008 roku w siedzibie Pitango w Hercelii. Także jak Państwo widzicie, dobre rzeczy są jak wino, wymagają czasu, aby dojrzeć i rozwinąć się w unikalne przedsięwzięcie, jakim jest stworzony dzisiaj Fundusz Pitango Invest in Ventures. Rynek innowacji, jaki znamy dzisiaj w Polsce i na którym Investin odgrywa znaczącą i wiodącą rolę, jest zupełnie inny, zupełnie różny od tego, jaki był 6 lat temu. I to właśnie dzisiaj, tak jak mówili moi przedmówcy, jest ten właściwy czas. Dzisiaj jest na tym rynku miejsce i dzisiaj jest autentyczna, unikalna i rosnąca potrzeba ze strony przedsiębiorców, ze strony naukowców na kapitał venture capital o globalnym know-how, o szerokim profilu działania, jak tworzony właśnie przez nas fundusz P-Ventures. Także wiele dobrych rzeczy musiało się wydarzyć przez te lata, abyśmy mogli tutaj dzisiaj zasiąść. Natomiast nie odbyłoby się to wszystko, gdyby nie program Bridge VC i osobiście jestem bardzo zbudowany tym, w jaki sposób ten program został przygotowany i w jaki sposób przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest wdrażany. Centrum skorzystało z własnych, niemałych już przecież doświadczeń, ale równocześnie, i to jest, proszę Państwa, absolutnie rzecz unikalna i wyjątkowa w Polsce, tego nigdy wcześniej nie było, uwzględniło międzynarodowy kontekst, międzynarodowe społeczność, venture capital, standardy tego rynku, a także różne doświadczenia, jak chociażby właśnie program JOZMA, który był uruchomiony w Izraelu 20 lat temu. JOZMA to po hebrajsku znaczy inicjatywa i tak jak ta inicjatywa w Izraelu doprowadziła do powstania w zasadzie od podstaw drugiego największego rynku venture capital na świecie, tak mam nadzieję, pozwolę sobie tutaj tak powiedzieć, że nasza polska bridge'owa inicjatywa okaże się równie skuteczna, a może jeszcze lepsza. Także na koniec chciałbym wszystkim
nie tylko po stronie Investing, Pitango i NCBR-u, ale również innych środowisk, serdecznie podziękować za to, że byli z nami przez ten czas i dzięki nam wszystkim udało się do tego momentu dzisiaj doprowadzić. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszyscy panowie w swoich wystąpieniach podkreślali, że jest to właściwy czas, że to jest właśnie ten moment, by ta inicjatywa ruszyła, a zatem myślę, że jak najbardziej właściwe będzie poproszenie pana dyrektora Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badania i Rozwoju, o złożenie pierwszego podpisu pod umowami, które są już przygotowane. Bardzo proszę, panie dyrektorze, zapraszam do złożenia podpisu. Dziękuję. O złożenie podpisu proszę pana Remiego Kalisza, partnera zarządzającego i współzałożyciela Pitango VC. Mr. Kalisz, may I kindly ask you to sign the agreement? Thank you. By umowa miała moc wiążącą, potrzebny jest jeszcze jeden podpis. Serdecznie zapraszam do złożenia tego podpisu pana Władysława Halberstada, partnera zarządzającego Pitango Investing Ventures, współzałożyciela grupy Investi. Dzisiejsze wydarzenie uświetnił swoją obecnością wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor Jacek Uliński. Bardzo proszę o złożenie podpisu pod tą jakże ważną dla nas wszystkich umową. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Zapraszam wszystkie podpisujące umowę strony do wymiany umów. Jest to chwila dla fotoreporterów, gdyż słowo ciałem się stało. Także proszę o podanie umów.
Okay. Thank you very much. Let's hope. All the best. Thank you. Achieve all the goals discussed. Bardzo dziękuję. Słowo ciałem się stało. Szanowni Państwo, w tym momencie kończymy część oficjalną naszego spotkania. Zachęcam Państwa dziennikarzy, nasi zacni goście oraz dyrekcja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest do Państwa dyspozycji. Wszystkich uczestników spotkania zapędzam zaś do, zapraszam na krótki i skromny poczęstunek, choć była mowa o winie, wina akurat w dniu dzisiejszym nie zapewniliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję. Musimy teraz dopełnić rozwój.